Dzień dobry, witam części czołem. Ogólnie pokażę wam dzisiaj, jak działa radar. Jak ten radar wziąć i włączyć, jak z niego brać i korzystać. Ogólnie rzecz biorąc, zacznijmy sobie od podstawowych rzeczy, czyli w ustawieniach przypisane klawisze Fifem. I w Fifemie szukamy takiego czegoś jak co? WK. I przykładowo będzie tutaj front antenę, nie? I tutaj wszyscy sobie ustawiacie pod siebie ustawienia tego radaru, otwieranie go, zamykanie. Wiadomo, trzeba też brać to pod uwagę, żeby to nam nie kolidowało z innymi, że tak powiem, przyciskami. Jak sobie już to ustawicie, ja mam przykładowo odpalanie radaru pod F6, wyskoczy wam pilot. Jeżeli jest za mały, możecie go sobie zrobić takiego giga małego, a możecie sobie go zrobić takiego giga dużego. Więc tak, bawicie, możecie się pobawić ustawieniami, to nie zaraz wejdziemy. Żeby odpalić w ogóle radar, klikamy sobie tutaj. Tu sobie klikamy, żeby otworzyć sobie czytnik tablic rejestracyjnych. Tu jeżeli wpiszemy numery tablic, to będziemy dostawać komunikat, że pojazd taki i siaki albo przejechał przed nami, albo za nami. Tylko wiadomo, trzeba kliknąć setbolo. Dobra, wrócimy sobie do tych ustawień. Mamy ustawienia. Pierwsza zakładka od wielkości radaru, on może być gigantycznie duży, a może być też tak turbo mały, bardzo mały. No, ja lubię miniaturowo. Tak wszystko, nawet tego pilota możecie sobie zwiększyć, pomniejszyć, jakbyście byli ślepi. Dobra, co do samego radaru, jak go włączyć, wiadomo, możecie sobie nawet na środku ekranu go trzymać, ale no nie polecam. Co do samego radaru i jego działania. Żeby go włączyć, klikamy ten zielony przycisk. Radar się włącza i żeby się przełączać między jego funkcjami, żeby zmienić z kilometrów na mile, klikamy przycisk menu. Fast on, czyli będzie nam blokował różne prędkości, które ustawimy. I teraz to będzie tu. Moment. Nie, to nie będzie tu. To jest odległości. To nie. To nas obchodzi. Jeżeli zmienimy sobie tu wartość na iny E, to będą jednostki te takie jak mamy w Polsce, przykładowo w Europie, czyli kilometry na godzinę. Z racji, że my mamy na serwerze mile, ustawiamy sobie mile. Mile mamy, jest super, jest zajebiście. Możemy sobie przeklikać dalej, czy ma blokować daną prędkość. Mamy ustawione, że tak, że radar ma się zablokować na danej prędkości. Idziemy sobie dalej, na jaką prędkość. Jeżeli mamy w mieście 50 mil na godzinę, to wiadomo, że wtedy też ustawiamy sobie o 10 więcej, żeby nie być, że tak powiem, kurwami bitymi, czyli ustawiamy sobie 60, przełączamy się dalej, no i dalej wracamy do punkta, że tak powiem, wyjścia. I teraz tak, jak odpalić ten radar? Same. Tu się nam zaczęło świecić, jest zajebiście. No i jeszcze X-mite i radar jest funkcjonalny. Będzie wyłapywał nam prędkość pojazdu, który będzie dosłownie za nami i przed nami. Ważna uwaga, radar nie działa po skosie, więc jak się ustawiamy, to, że tak powiem, bokiem. I w sumie co, tyle w tym krótkim, że tak powiem, poradniku. A wiadomo, jak chcecie pilota zamknąć, to klikacie Escape i on wtedy nam znika. I radar działa. To tyle.